Wtorkowy wieczór, a więc pora na kolejny odcinek programu Piłkarskie Niższe Ligi, w którym podsumujemy to, co działo się na lokalnych boiskach w ubiegły weekend. Radosław Salamon, witam i zapraszam. Wraz ze mną w studiu Adam Michalik. Adam, witam serdecznie. Witam serdecznie. Adam, co się nasuwa po tym weekendzie? Pierwsza porażka na pewno Mewy Kunice. Kolejne zwycięstwo Męcinki, Gwardii Białęka, no i na pewno porażki Prochowiczanki, no i Sparty Grębocice. No tak, ale jak wspomniałeś o Gwardii Białęka, to i kolejne zwycięstwo Dragona Jaczów, który no także jeszcze nie stracił punktów w tej grupie. Co prawda ma jeden mecz rozegrany mniej, ale chłopacy w najbliższą środę nadrabiają to spotkanie w Parchowie. No i myślę, że no to byłaby spora niespodzianka, gdyby tam akurat stracili punkty. Królem Łowów po tej kolejce chyba Dragon Jaczów. Oni się wbili rywalom 14 bramek, ale LZS-owi Komorniki. To chyba był najwyższy wynik, jeżeli dobrze pamiętam, w tej serii spotkań. No tak, bo Polkowice bodajże 10-0 wygrał w Sielcach. Gdzieś tam spodziewałem się, że bardziej niespodzianki, ale gdy zobaczyłem, że kontuzjowany jest Michał Matkowski, no to wszystko dla mnie się chyba stało jasne. No ale chyba nie spodziewałeś się, że nawet jakby był Michał, to tutaj aż tak ten obraz by się zmienił z 0-10 na nie wiem, na przykład 7-7. No ale na 10-1 na przykład. czyli niespodzianką nazywasz tylko jedną bramkę dla Flatana? No myślę, że kto wtoczyli bramkę, to już będzie niespodzianka. Teraz takim grającym w takim składzie z Górnikowi Polkowice rezerwą, no po raz kolejny, no królem Łowów w tym meczu, no Michał Bednarski, no powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest napastnik na B klasy. Zgadza się. Adam, naszym widzom pozostaje rozsiąść się wygodnie, bo tych materiałów dzisiaj dosyć sporo. Zaczynamy od trzeciej ligi. Krótkie podsumowanie. Górnik Polkowice grał w Gaci z tamtejszą higieną, fotohigieną Gaci 4-0, aż podopieczni trenera Dobiego pokonali swojego rywala. Bramki Mariusz Szuszkiewicz 2, Kornel Ciupka 1 i Dominik Radziemski w 86 minucie ustalił wynik tego spotkania. Może Adam, nie będziemy pojedynczo omawiać, najpierw krótko o wynikach. Gwarek Tarnowskie Góry, rezerwy Zagłębia Lubin 1-3, Kamil Holeżyński dla Gwarka, Łukasz Monet, Eryk Sopków i Mateusz Matras przesądzili o losach tego spotkania. Dodajmy, że bramki dla Zagłębia padały poza tą pierwszą w samej końcówce. Eryk Sopków w 83 i Mateusz Matras w 90 minucie spotkania. Górnik 2 Zabrze podejmował rezerwy Miedzi Legnica, no i tutaj długo prowadzili podopieczni trenera Radosława Belli, bo do 86 minuty, ale w tym momencie Krzysztof Kubica wyrównał dla Górnika na 2-2. Wcześniej bramkę zdobył Kacper Michalski, a dla podopiecznych Radosława Belli trafiali Lucjan Zieliński i Patryk Makuch. Adam, tak sobie odnotowałem, że patrząc z perspektywy wszystkich naszych przedstawicieli, to w 18 ostatnich ligowych spotkaniach, bo mamy 6 kolejek z rzędu, tylko jedna porażka w tych 18 spotkaniach wszystkich trzech przedstawicieli. Miedź przegrała ze Ślęzą, Wrocław 2-4 29 sierpnia. To się potwierdza, co mówimy z tygodnia na tydzień, że progres jest widoczny, przynajmniej na razie w tej części sezonu w przypadku wszystkich trzech zespołów. No tak, gdzieś tam... Można powiedzieć, że mieć troszeczkę zanotowała tych remisów i przez to jest to odrobinę niżej od pozostałych naszych zespołów, czyli Górnika Polkowice, rezerw Zagłębia Lubin. Ja myślę, że po tym zwycięstwie w Tarnowskich Górach ja już powiem to jasno swoje zdanie. No, dla mnie naprawdę to, co wspominałem od kilku tygodni, najgroźniejszym rywalem dla Górnika Polkowice w walce awans będą rezerwy Zagłębia Lubin. No, zwycięstwo w Tarnowskich Górach to jest wynik już naprawdę bardzo dobry. Zespół z czołówki pokonany na wyjeździe i to pokazuje, że ci zawodnicy, którzy występują w tych rezerwach, no, gwarantują taką jakość, że mogą spokojnie o drugą ligę powalczyć. No i zapowiada nam się naprawdę ciekawa sytuacja, bo popatrzmy na strzelców bramek. Łukasz Moneta, Eryk Sopków, Mateusz Matras. No to co by nie mówić, to są etatowi zawodnicy rezerw. To nie jest, że ktoś spadł z pierwszego zespołu. No może to dziwnie zabrzmieć, że nie wiem, Matras czy Moneta to są trzecioligowcy, no ale w tym momencie tak sytuacja wygląda. Oni nie łapią się na mecze pierwszego zespołu. No i gwarantują jakoś trzeciej lidze, a to myślę będzie skutkować, że naprawdę będą do końca gdzieś tam deptać po piętach Górnikowi. Myślę, że podopieczni trenera Dobiego no właśnie najbardziej muszą się obawiać no, drużyny prowadzonej przez Adama Buszka. Myślę, że jeszcze tutaj Pniówek Pawłowice Śląskie może być zespołem, który będzie do samego końca liczył się w tej walce. Bardzo mało bramek tracą, tylko 6 straconych goli. Mi się wydaje, że jeśli ktoś ma włączyć się, to nie będzie to Pniówek, a to będzie właśnie Gwarek Tarnowskie Góry, który gdzieś tymi doświadczonymi zawodnikami będzie miał to, żeby pamiętajmy, tam jest Dawid Jarka z przodu, jest Sławek Pach i to są zawodnicy, którzy tym doświadczeniem będą dziś punktować.
bo Gwarych ma to, co nie miały Polkowice w tamtym sezonie, a teraz też mają. Myślę, że pomiędzy tą trójką rozstrzygnie się kto awansuje. Myślę, że ten Pniówek gdzieś tam spuchnie w trakcie sezonu. Adam, a co myślisz o Piaście Żmigród? Bo oni mieli dobrą, już dobry tamten sezon. Teraz na potęgę remisują. Teraz tylko jedna porażka, ale znowu cztery remisy. Myślisz, że ten zespół też może namieszać w ligowej czołówce? Ten zespół jest bardzo mocny, aczkolwiek no... Zobaczymy, jak to będzie. No, wydaje mi się, że Piast to jest zespół, który może wygrać z każdym rywalem w tej lidze, aczkolwiek nie włączy się do walki o awans. Gdzieś ta górna, może szóstka tabeli, to będzie to, w co będzie celował Piast. Ale no, biorąc pod uwagę poziom, jaki prezentują Górnik Polkowice, czy rezerwy Zagłębia Lubin, czy nawet Gwarek Tarnowskiej Góry, czy Pniówek właśnie Pawłowice, to wydaje mi się, że no, Piast nie jest w tym momencie zespołem gotowym na to, żeby walczyć o awans. Adam, zobaczmy ligową tabelę po 8 kolejkach. KGHM, za nam Górnik Polkowice na miejscu pierwszym, 21 punktów, 4 punkty mniej. KGHM, Zagłębie 2 Lubin i Pniówek Pawłowice Śląskie. Za ich plecami Gwarek Tarnowskie Góry i Ślęza Wrocław punktów po 14. Tą część ligowej tabeli zamykają rezerwy Miedzi, 12 oczek. Dwie tylko porażki, to co Adam wspominał, 3 remisy. No, gdyby tych remisów troszeczkę mniej, no to ta pozycja byłaby jeszcze lepsza, ale... Tak, nie ma co narzekać. Dokładnie, też nie ma co narzekać. Dół ligowej stawki, no tutaj zamyka tabelę Lechia Dzierżoniów, Stilon Gorzów Wielkopolski i Warta Gorzów Wielkopolski. Stal Brzeg również, tylko 6 punktów, a to trochę chyba zaskoczenie. No tak, trochę zaskoczenie, ale tam już doszło do zmiany trenera, nowym szkoleniowcem, bo bodajże 2-3 tygodni w Brzegu jest, dobrze znany nam Piotr Jacek. Więc zobaczymy, co Piotr Jacek będzie w stanie zrobić z tym drużynem z Brzegu. A jeszcze jedno takie powiązanie z trzecią, czwartą ligą. No, to, że 3 zespoły z góry tabeli, no, to najlepsza wiadomość dla naszych czwartoligowców, no, którzy gdzieś tam na dobre osiedli się w dolnych rejonach tabeli czwartej ligi, bo pamiętajmy, jeśli nikt nie spadnie z trzeciej, automatycznie mniej spadnie z czwartej do klasy okręgowej. A biorąc pod uwagę, jaki poziom, jakie wyniki osiągają na początku sezonu Sparta Grębocice, Prochowiczanka, Sparta Rudna, no to może być kluczowy argument. No właśnie, ale to jest też strach drużyn, które występują w klasie okręgowej. Ale to do tego dojdziemy. Czwarta liga. Tutaj poproszę o krótki materiał wideo ze spotkania Górnika Złotoryja ze Spartą Rudna. Krótko omówimy sobie to spotkanie. Kibice w Złotoryi oglądali bardzo wyrównane spotkanie. Co prawda gospodarze zwyciężyli 2-0, ale wynik mógł być zupełnie inny, gdyby nie fantastyczna postawa bramce Górnika Dawida Muchy, który popisał się naprawdę kilkoma kapitalnymi interwencjami, a dodatkowo obronił rzut karny. Co, no nie obronił, co teraz... tylko strzelec trafił w słupek, więc... No tak, ale jak gdyby, no, absorbując też na pewno uwagę strzelca, gdzieś mógł wymusić na nim błąd. Bramki dla Górnika zdobyli Tomasz Dubowski w 63. i Marcin Kraśnicki w 87. minucie. Adam, Górnik idzie jak burza, ale też trzeba powiedzieć, że po tym bardzo ciężkim początku sezonu Sparta Rudna, mimo tej porażki, trzeba powiedzieć, dobrze wyglądała. Tydzień temu pokonała BKS Bobrzanie Bolesławiec 4-1. Teraz naprawdę na tle Górnika, który jest objawieniem tego sezonu i nie przegrał jeszcze spotkania, zaprezentowała się bardzo dobrze i tak jak w opinii wielu obserwatorów, ten mógł zakończyć się również zwycięstwem Sparty. Okej, no mówimy o Górniku Złotoryja jako objawieniem sezonu. Ja jednak bym się z tym jeszcze wstrzymał. No. Wielka chwała dla chłopaków za ten komplet punktów, no bo niezależnie z kim się gra, no to te punkty jest ciężko, co pokazuje Prochowiczanka, zresztą zobaczymy to za chwilę, ale no wielkie brawa, no ale na tą chwilę najmocniejszym rywalem, najwyżej sklasyfikowanym, z którym wygrał Górnik Złotoryja, no to jest Włókniarz Mirsk i Orkan Szczedrzykowice. To są zespoły mocne, ale już nie na tyle mocne, żeby czołówkę. Zobaczymy, jak będzie ta Złotoryja wyglądała w meczu z rezerwami Chrobrego, z AKS-em Strzegą, z kilkoma innymi zespołami, które gdzieś tam punktują i nawet w tych meczach z topem ligowym potrafią pokazać się z bardzo dobrej strony. Myślę, że wtedy będziemy mogli oceniać. Wiele osób gdzieś tam może już mówić, że objawienie, a może zaraz trafią się głosy, że Górnik Złotoryja na awans i kilka takich innych. Z tym to trzeba spokojnie. Poczekajmy, jak podopieczni trenera Oleśkiewicza spiszą się z tą czołówką, ale na razie naprawdę wielkie brawa dla całego zespołu i dla trenera, no bo 15 punktów w 5 meczach.
Szapoba. Zgadza się, Adam. Tym bardziej, że mamy gdzieś tam z tyłu głowy w pamięci to ten poprzedni sezon, gdzie Górnik walczył do końca o utrzymanie. Fakt, że za trenera Oleśkiewicza wyglądało to już dużo, dużo lepiej i to też dawało prognostyk do tego, aby myśleć pozytywnie o tym sezonie. I tak na razie jest. Analizujemy to, co jak gdyby jest za nami, czyli te 5 kolejek, w zasadzie 6, a 5 rozegranych przez zawodników ze Złotoryi. I tak jak mówisz, trzeba przyklasnąć. Ja jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że Górnik będzie się walczył w walce o najwyższe cele. Myślę, że nawet nie o podium, ale górna część ligowej stawki śmiało i to bez najmniejszego zawahania. Powiem, że patrząc na tą formę, byłbym zdziwiony, gdyby wylądowali w drugiej ósemce. Można powiedzieć, że kilka punktów jeszcze zdobytych już zapewnią sobie utrzymanie na dobrą sprawę. Zgadza się, no patrząc na to, że już to mają 15 punktów przewagi. 20, myślę, że 20 kilka punktów starczy, żeby spokojnie utrzymać się w tej lidze. No Adam, no, na dzień dzisiejszy mają 15 punktów przewagi niż Sparta Grębłodzice i Prawowiczanka. No i mają 12. No, także gdzieś tam ta pozycja powoli już w piątej kolejce, można powiedzieć, że robi się bezpieczna. Po szóstej kolejce robi się bezpieczna. Jeszcze do tego trochę brakuje, ale no właśnie, Prawowiczanka. Poproszę o materiał wideo z pojedynku Wiktoria Ruszów, Prawowiczanka, Prawowice. To jest ciężki teren. Liczyłem, powiem szczerze, na przełamanie i mówiłem to w ostatnim odcinku Prawowiczanki, bo jak to nie wierzyć, kiedy gra się z drużyną, która ma również 0 punktów. Niestety, podopieczni trenera Pedryca przegrali w Ruszowie 1-2. Trzeci mecz z rzędu w ogóle takim rezultatem przegrali. Zabrakło w tym spotkaniu Jazikiewicza, Antosiewicza, Matulaka, Ignatowicza, Wasilewskiego, Kochana, Marcina Kuli i Mastalerza i Cichockiego, który gdzieś też wyjechał za granicę. No tak, ale to już nie ma się, Adam, chyba co tłumaczyć, tylko trzeba punktować. I teraz pojedynek z Orkanem Szczeczykowice, rywal niełatwy. Ja nie chcę mówić już po raz kolejny, że dobry też na pewno na przełamanie, bo to są derby, bo te mecze rządzą się swoimi prawami, bo zawsze na pewno zawodnicy dodatkowo się motywują. Wiemy, że wiele lat gdzieś tam troszeczkę iskrzyło na tej linii Orkan Szczerżykowice, Prawowiczanka, Prawowice. Nawet przykład teraz przejścia Rosy do Prochowic, też wiemy, że tam no, duże rozbieżności były i no, niewiele zabrakło, żeby porozumienia nie osiągnąć, więc spodziewam się na pewno dobrego spotkania. Ostatni raz te zespoły grały ze sobą na poziomie czwartej ligi w sezonie 2010-2011, gdzie w Prowicach zwyciężyli gospodarze 2-1, a w Szczyrzykowicach Orkan 2-0. Adam, jakiego meczu się spodziewasz? Może na początku od tego, co się dzieje z Prochowicami. No, ja jestem naprawdę w głębokim szoku, no bo zespół, który wydawało się, że spokojnie swoim doświadczeniem będzie w stanie powalczyć o górną ósemkę, no, zadomowił się na dnie tabeli i co prawda te porażki są jednobramkowe, aczkolwiek no, tu nie ma się co tłumaczyć. Tutaj trzeba, tak jak wspomniałeś, grać. No, to, co się działo gdzieś w szeregach defensywy po ich bokach, no, to, co przy drugiej bramce, no, takie rzeczy nie mogą się zdarzać i tu naprawdę będzie ciężko, żeby z taką grą walczyć to utrzymanie. No, wciąż jakoś nie dochodzi do mnie ta informacja, że Prochowiczanka mogłaby spaść z tej czwartej ligi. No ale pomału przyzwyczajamy się do tego, że te Prochowice są na dole tabeli, mają część meczów z dołem tabeli już rozegrane, praktycznie większość. No i będzie trzeba szukać punktów z teoretycznie silniejszymi, a o to nie będzie prosto. No by się gdzieś tam nie powtórzyła sytuacja właśnie z Górnika Złotoryja sprzed roku. Bo naprawdę to wygląda źle. Gdzieś tych bramek też nie jest dużo strzelonych, bo ile możemy o Sparcie Grębocice mówić, też, że ma 0 punktów, no ale tak, 3 bramki Apisowy i 4 Orkanowi strzelone. Myślę, że zawsze jest łatwiej popracować nad tą defensywą niż nad strzelaniem bramek. I jeśli miałbym patrzeć o jakieś pozytywne aspekty, no to bardziej bym szukał ich w Grębocicach niż w Prochowicach. Aczkolwiek myślę, że tak doświadczony myślę, i tak doświadczony dobry. Aż tak. No nie, no, myślisz, że tam nie ma ciśnienia, też jest nie, ciśnienie. Nie, no ale powiedziałem, że mniejsze. Nie, też powiedziałem, jest ciśnienie, że nie ma. Chociaż tam mają ciśnienie takie, że w jeden mecz kończyli w siódemkę. Więc to też nie ma tak, że tam nie ma ciśnienia. No, każdy natrudził się na tym, żeby awansować do czwartej ligi. I bardziej mi chodzi o otoczkę, o to z zewnątrz, co się dzieje. A tak ci się tylko wydaje. To w Grębocicach to też nie jest takie aż, że nie ma ciśnienia. Spokojnie. Ale mówię, to jest początek sezonu, ale trzeba się budzić i
No i chyba brakuje osoby, która by wykorzystywała tę sytuację w Prochowicach. No, pierwsza bramka dla Wiktorii, no to jest zmarnowana sytuacja, 1-1 poszła kontra i bramka na 1-0. Potem co prawda rzut karny udaje się wyrównać. Potem sytuacja no, na 2-1, piłka idzie z jednego, przelatuje wzdłuż bramki przez całe boisko, dogrywana jest i do pustaka. No. Tutaj jest naprawdę dużo rzeczy do poprawienia. No tych absencji faktycznie sporo, jak czytaliśmy, ale tak jak mówię, no, każdego to prawdopodobnie spotka, patrząc na drużyny przynajmniej z tej dolnej półki tabeli, że będą mecze, gdzie będzie problem kadrowy. Dobrze, inne wyniki. Na pewno Orkan pokonuje Spartę Grębocice 5-4. No musiał być mecz jak w rollercoasterze. No, myślę, że bardziej szalonego meczu niż Spartę Grębocice zapisem to już nie zobaczymy. No, gdzie Sparta prowadziła 3-0, przegrała 4-3 i kończyła 7. Stalówka remisuje w Jeleniej Górze 1-1. Chrobry 2 pokonuje Orle Wąsosz 1-0. Sinawa wygrywa w Bolesławcu 1-0. Strzegom w meczu no, na górze tabeli remisuje zapisem 1-1. No i Adam, przed nami ciekawa kolejka. Oprócz tego meczu Prochowic z Orkanem, ja odnotowałem sobie Odra Ścinawa, Górnik Złotoryja i tu już jest taki mecz, w którym myślę, że mimo tych 15 punktów Górnika nie ma jednoznacznego faworyta, bo Odra u siebie naprawdę potrafi grać w piłkę. Odra też nie jest drużyną, jak to brzydko się mówi, z pierwszej łapanki. Apis gra z Chrobrym 2 Głogów. To też ciekawy mecz, w tym bardziej w Jędrzychowicach. I ciekaw jestem, jak tam zagrają rezerwy Chrobrego. No i Stal Chocianą gra za KS-em Strzegą. Adam, w tych meczach, które dziś wymieniłem, najbliższy weekend, który wydaje ci się najciekawszy, a w którym możemy też się spodziewać jakiejś niespodzianki? Chyba, że jak gdyby potwierdzisz moją tezę, że ciężko tutaj wskazać faworytów takich stuprocentowych. Nie no, w Chocianowie, jeśli AKS nie wygra, to pomimo tych wielu zdobytych punktów przez Stalówkę, to będzie mega niespodzianka, jeśli AKS po tych dwóch remisach no, w końcu nie przełamie się w Chocianowie. Aczkolwiek młody zespół trenera Gajewskiego jest zdolny do nie takich rzeczy. Apis Chrobry, no tutaj to będzie taki prawdziwy sprawdzian dla Chrobrego, który będzie musiał pokazać. Na wyjeździe. Szczególnie na wyjeździe, czyli w miejscu, w którym gospodarz, czyli Apis, ustala termin spotkania, że jest naprawdę mocny, ale z drugiej strony, niezależnie od tego, no zawsze ten jeden napastnik z pierwszego zespołu, kilku chłopaków innych, którzy nie łapią się do 18, będzie dobre spotkanie. No. Ścinała Złotoryja. No. I właśnie, ciekaw jestem teraz twojej opinii. Czy uważasz podobnie jak ja, że ciężko jest tutaj wytypować faworyta i że tutaj w zasadzie według mnie, poziom i 50-50 byś według postawił? Według faworytem jest delikatnym Złotoryja, w związku z tym, że jest na mocnej fali, ale nie będę zaskoczony, jeśli ten mecz wygra Odra Ścinawa. No, tutaj może się zdarzyć wszystko. Na papierze mimo wszystko, biorąc pod uwagę te mecze, które gram do tej pory Złotoryja, i wygrywa może nie jakoś mega przekonywująco, ale prezentuje się solidnie, z dobrą formą Tomka Dubowskiego z przodu. Naprawdę wydaje się, że to Złotoryja jest tym faworytem, ale tam się może wszystko wydarzyć. Zgadza się. Komplet wyników z tej serii spotkań. Wiktoria Ryszów, Prowiczanka, Prowice 2-1, Karkonosze, Jelenia Góra, Stal Chocianów 1-1, Chrobry, 2 Głogów, Orla Wąsosz 1-0, Górnik Złotoryja, Sparta Rudna 2-0, BKS Bobrzanie, Bolesławiec, Odra Tatar Ścinawa 0-1, AKS Strzegom, Apis Jędrzychowice 1-1, Orkan Szczedrzykowice, Sparta Grębocice 5-4, ligowa stawka. Chrobry 2 Głogów na prowadzeniu, 3 punkty więcej niż Górnik Złotoryja, ale jeden mecz rozegrany więcej i 4 punkty więcej niż AKS Strzegom, który ma 14 punktów. Stal Chocianów, 13 oczek na miejscu czwartym, a pozostali nasi przedstawiciele Orkan Szczedrzykowice na miejscu szóstym, Odra Tatar Ścinawa na miejscu siódmym. W tej dolnej rejonach tabeli na 9 miejscu Orla Wąsosz, na miejscu 13 Sparta Rudna, no i zerowym dorobkiem punktowym, niestety przykro aż patrzeć, Sparta Grębocice i Prowiczanka Prochowice. To, co Adam wspomniał, no niestety tutaj brakuje tych bramek Prowiczance. Proszę spojrzeć, tylko 3 bramki strzelone. Prochowicom brakuje bramek, a Grębocice są defensywy, można powiedzieć. Jakby połączył, to może coś tam było. Ale to tak już oczywiście pół żartem, pół serio. Przenosimy się do klasy okręgowej. Tutaj dla Państwa mamy pojedynek Iskry Księginice z KS-em Legnickie Pole. Poproszę o materiał wideo. Że to jest ciężki teren, to przekonaliśmy się tutaj już w tamtej rundzie. No, naprawdę uważam, że Księgnice to drużyna, która gra najlepszą piłkę do tej pory wśród zespołu, z którym do tej pory graliśmy. A pierwsza połowa, no, chyba za szybko strzeliliśmy bramkę. Po prostu jak zwykle po strzeleniu pierwszej bramki oddajemy inicjatywę, przestajemy biegać, przestajemy się ruszać. No i bramka na 1-1 do przerwy. No i było ciężko.
Później taka wymiana ciosów, już tą drugą połowę pan chyba widział. Mogło się naprawdę zdarzyć wszystko, ja tutaj mam pretensje do zawodników, znaczy cieszę się, że wygraliśmy, ale przy 2-1 mogliśmy pograć mądrzej, poczekać, a to były takie dwa ognie szarpane i w każdej chwili mogliśmy strzelić bramkę, ale też stracić. Druga połowa była dosyć wyrównana, my mieliśmy sytuację, oni mieli, zrobili jedną kontrę, drugą i nas dobili. To dla mnie były takie niepotrzebne, grają dwa ognie, gdzie mam na tyle doświadczonych zawodników, zwłaszcza z tyłu, gdzie gra Dominiak, Marek Serenda, gdzie powinni piłkę utrzymać, poszanować, poczekać, aż przeciwnik wejdzie, zagrać dwie mądre piłki prostopadłe i wynik byłby rozstrzygnięty dużo wcześniej. A tu nerwowość, musieliśmy czekać do ostatnich minut, żeby wywieźć tą 3 punkty. U siebie to wiadomo, zawsze jest inaczej, a dzisiaj fajnie, naprawdę chłopaki dali dużo ambicji, ale widać, że Legnickie Pole bardzo dobra drużyna, także gratuluję przeciwnikom wygranej. Nie ukrywam, że tych punktów liczyłem, że będzie więcej. Zwłaszcza pierwszy mecz, na którym nie byłem, ale miałem okazję oglądać tylko w internecie, tak w dobie internetu mogłem go oglądać, będąc we Włoszech. W Męcińce przegraliśmy 3-0, tak naprawdę powinniśmy tam wygrać, to dość wysoko. Natomiast w meczu z Kuźnią przegraliśmy 1-0 u siebie po chyba jednej akcji z połu Kuźni. I ja teraz powiem to publicznie, że na przykład nasze boisko nam przeszkadza w tej chwili. W tamtej rundzie jeszcze graliśmy troszkę inną piłkę, zmienialiśmy styl grania, tak w tej chwili mógłbym grać wszystkie mecze na wyjeździe, zwłaszcza na takim Murawa, jaką mamy tutaj. Brakuje tam parę punktów. Będziemy grać dalej, zobaczymy, jesteśmy dopiero z początek rundy, także gramy następne mecze i to wszystko, nie? Adam, po takim delikatnym chyba kryzysie KS Legnickie Pole wrócił na dobre, na właściwe tory, wygrał teraz 3-1, to trzecie zwycięstwo z rzędu. Na co ty zwróciłeś uwagę, jak gdzieś tam obserwowałeś, rozmawialiśmy poza studiem, to mówiłeś, że budujące jest to, że oba zespoły z szeroką bardzo kadrą. No tak, no ale Księgińcy nadzwyczaiły, że u siebie mają bardzo szeroką kadrę, a jadą na wyjazd i trzeba rzeźbić tak, że naprawdę jest potem ciężko. No. No, tutaj w tym przypadku trzeba powiedzieć, że obydwa zespoły zagrały no, niemal w optymalnych składach i wielkie brawa dla jednych i dla drugich, bo naprawdę ten mecz oglądało się z wielką przyjemnością. W drugiej połowie Legnickie Pole cisnęło, aczkolwiek no, był taki fragment, że Księgińcy miały dwie sytuacje, gdyby chociaż jedną z nich wykorzystali, no, to ten mecz mógłby się zakończyć całkiem inaczej, ale obydwa zespoły pokazały no, kawałek dobrego futbolu w tym meczu. Adam, podsumowując klasę okręgową, no przykra sytuacja w Przemkowie, dramat, złamanie otwarte nogi jednego z zawodników w meczu z Kaczawą Bieniowice. Tam, no z opinii zawodników grających na boisku, no trochę sędzia dopuścił do takich sytuacji stykowych, chyba za dużo. My tego nie oceniamy, bo tak jak mówimy, na meczu nie byliśmy, wiemy to z jakiejś no tak, opinii. Tak, no ale gdzieś tam jedyne co pozostaje w takim, wiadomo, opinie będą opiniami, pozostaje zaapelować do sędziów samych. No, trochę, troszeczkę, żeby, no, gdy widzą, że się sytuacja zaognia, no to po to są te kartoniki, no tutaj trzeba nimi działać. Wiadomo, że część klubów może się oburzać, że dostaje jeden, drugi, trzeci kartonik, potem za to musi płacić, no ale no, niestety, no, po to one są, żeby temperować różne zachowania, no i żeby nie dochodziło właśnie do takich dramatów, że karetka z boiska zawodnika musi tak naprawdę, no, odwozić do szpitala. Przykra sytuacja, bo to dzieje się bardzo rzadko, no ale no, pozostaje życzyć powrotu do zdrowia, no a arbitrom tego, żeby no, czasami nie bali się podejmować ciężkich decyzji, nawet biorąc pod uwagę wykluczeń jakichś zawodników za jakieś same zamiary takich brutalnych zachowań. Trzeba po prostu to temperować i bo pamiętajmy, że wszyscy mamy się tym bawić, a nie gdzieś latać potem po szpitalach. No właśnie, zawodnikowi z Huty Przemków życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Miejmy nadzieję do zobaczenia na ligowych boiskach. Inne mecze, ale jeszcze dodajmy tylko, że Kaczawa wygrała w tym spotkaniu 4-2. Chobienia Adam przegrywa po raz trzeci z rzędu, tym razem z Kuźnią 1-2. No chyba, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że aż tak to będzie źle wyglądało. To mam ci powiedzieć, natomiast no, dodać można powiedzieć, że czwarty raz rzędu, bo jeszcze trzeba doliczyć tą porażkę w pucharze z Górnikiem Lubin, więc... No tak, tak. Więc no, słabe tygodnie, jeśli chodzi o Chobienie, ale myślę, że ten zespół się podniesie. To nie wyobrażam sobie, żeby Odra gdzieś szorowała po tym dnie tabeli do samego końca. No, na pewno ten zespół stać na to, żeby wygrać te kilka meczów z rzędu i gdzieś tam doszlifować do środka stawki, no ale
marzenia o awansie już na pewno trzeba odłożyć co najmniej o kolejny rok. Konfeks przywozi 3 punkty z trudnego terenu, jakim jest są na pewno Radwanice. Wygrywa tam 2-1. W pojedynku Beniaminków dwa takie spotkania. Mieliśmy zryw słabszy od Pogoni Góra, a Chojnowianka od Zawiszy Serby. Zamet przegrywa z Czarnymi Rokitki 3-2. A na sam koniec zostawiłem taki smaczek. Mecz na szczycie. KS Męcinka podejmował Iskrę Kochlice. W zasadzie Iskra Kochlice podejmowała KS Męcinka. No i okazali się lepsi liderzy do tej pory z Męcinki, wygrywając 3-2 po bardzo dobrym spotkaniu. No i to chyba nie ten mecz potwierdził, że to nie jest przypadek, że te dwa zespoły są na szczycie ligowej stawki. No tak, kolejne dwie bramki Adama Pałki w zespole z Męcinki. To pokazuje, jaką robotę wykonuje ten chłopak w Męcińce. Ja wciąż jestem ostrożny, jeśli chodzi o KS, o ocenianie ich możliwości i tego, na co stać tą drużynę. Kiedyś już jednemu zespołowi wykrakałem, to co miałem potem kilka pretensji. No, czekam do pierwszej porażki, zobaczymy, jak drużyna zareaguje. Tak jak mówię, przypominam sobie sytuację z Konfeksem w Legnicach, kiedyś także tak było, że zwycięstwo za zwycięstwem, potem jedna porażka i to się sypnęło. No, tutaj jestem spokojny o to, że ta Męcinka będzie w górze tabeli, odskakuje rywalom. No, jeśli to potknięcie zdarzy się, to naprawdę tych punktów będzie sporo przewagi, no to wtedy można mówić, że na spokojnie, ale na razie poczekajmy. No, nie wierzę, że kompletem zwycięstw zakończą tą rundę, a myślę, że w najbliższych meczach gdzieś pojawi się ten minimalny kryzys. W mojej opinii mecz kolejki, jaki teraz będzie, to KS Legnickie Pole, Iskra Kochlica. Adam, faworyt? Może zacznijmy od tego, że na prośbę klubu z Legnickiego Pola, który nie bardzo jest przekonany do grania na własnym boisku, spotkanie rozegrane zostanie w Kochlicach w sobotę o godzinie 11. Więc Kochlice grają u siebie i to jest gdzieś to, że co może przeważać za nimi, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta maszynka Legnickiego Pola na tyle się rozpędziła, że już będzie pomału goniła tą Męcinkę i to ona zwycięży w Kochlicach. Adam, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań klasy okręgowej. Zryw Kłębanowice, Pogoń Góra 1-4, Iskra Księgienice, KS Legnickie Pole 1-3, Zamet Przemków, Czarni Rokitki 3-2, Iskra Kochlice, KS Męcinka 2-3, Odra Chobienia, Kuźnia Jawor 1-2, Płomie Radwanice, Konfeks Legnica 1-2, Huta Przemków, Kaczała Mieniowice 2-4, Zawisza Serby, Chojnowianka, Chojnów 3-2. Wszystkie prawie, że wyniki tak no, bardzo na styku, mecze bardzo wyrównane. KS Męcinka na prowadzeniu 18 punktów, 6 spotkań, 6 zwycięstw, 20-4 w bramkach. Przypomnijmy, że teraz te dwie bramki jeszcze też stracone były, także do tej pory tylko dwie były. Zawisza Serby na miejscu drugim z 13 oczkami, Iskra Kochlice 12 i KS Legnickie Pole 12. Na 8 pozycji Zamet Przemków do ligowej stawki. Huta Przemków zamyka tą tabelę na ten moment. 3 punkty, Odra Chobienia 4, Zryw Kłębanowice 4, Płomiej Radwanice 4 oczka. Przenieśmy się do pierwszej grupy Legnickiej A-klasy. Tu pojedynek Kaliny Sobin z Koroną Czerlina. Adam miał przyjemność rozmawiać z trenerami przed rozpoczęciem tego pojedynku. Zawsze staramy się, czy to jest u siebie, czy wyjazd, staramy się grać o 3 punkty. Boisko pozwala na to, aby moi chłopcy grali piłką, dużo biegali, dużo wymieniali podań. Mam taki skład, który umożliwia nam to i tylko się cieszę z tego. U siebie też mamy równą płytę, więc jesteśmy przyzwyczajeni i lubimy grać na równych boiskach. No to już powiem, sytuacja nie rozpieszcza mnie kadrowa, bo z początku sezonu nie mamy 8 chłopaków, którzy już wyjechali za granicę lub inne obowiązki mają. Przyjechałem dzisiaj tu po raz kolejny w jakimś bardzo odmłodzonym składzie. Kolejni 15-latkowie dostają szansę. I myślę, że wszyscy widzą, że Czernina to taki zespół przyszłości, który za 2-3 lata gdzieś tam będzie walczył. A no dzisiaj przyjechaliśmy zbierać kolejne doświadczenie, doświadczona obrona, młodość z przodu podparta starym napastnikiem, jeden z najlepszych strzelców tu Rafałem Kiernickim. No i będziemy walczyć, bawimy się w każdym meczu. Jest jeden chłopak, który Dawid Biały, który gra w futsalu na dzień dzisiejszy, a reszta to są młodzi chłopcy, których wyrwałem z Górnika Polkowice, pokończył się wiek juniorów. A że trenowałem juniorów i trenuję dalej, także wiem, co mogę wziąć do siebie, wiem, którzy zawodnicy są wolni. Są to młodzi, fajni zawodnicy,
do dalszego rozwoju, myślę. Myślę, że każdy punkt w tych meczach to będzie na wagę złota dla nas. Cel mamy utrzymanie, ale widzę, patrząc po lidze, ci moi chłopcy grają bez kompleksów, także mam tu gdzieś też dwóch młodych chłopaków kolejnych na ławce. Myślę, że nie będzie źle, jeżeli nie przytrafi się jakaś kontuzja. No będziemy walczyć. Nie jesteśmy tu faworytem. Przyjeżdżamy, bawimy się i żebyśmy byli... I wszystko. Patrząc na skład nasz, no to myślę, że stać nas na tym sezonie, w tym sezonie dużo, dużo, dużo więcej niż w tamtym. Czas pokaże, zobaczymy. Po pierwszej połowie sezonu będę mądrzejszy wtedy. Staramy się grać w każdym meczu o pełną stawkę, a czas pokaże. Nie ukrywamy, że gdzieś tam po cichutku sobie tam marzymy o tym. Jest duża konkurencja, drużyny też się wzmacniają, nie śpią. Więc myślę, że połowa sezonu i wtedy zobaczymy, co będzie dalej. Adam, Kalina w dalszym ciągu w czołówce ligowej stawki. 13 punktów, tylko jedna porażka i to na otwarcie sezonu z Sokołem Jerzmanowa. My też podkreślaliśmy, że Kalina jest rozpędzona, że już tam ta druga część ligowego sezonu pokazała, że Kalina w piłkę grać potrafi. Tylko patrząc na to miejsce, które zajmuje, to też chyba trzeba powiedzieć jasno, no jeszcze ten cały główna siła tej ligi przed nimi. No tak, ale to jest idealna okazja do nadrabiania strat punktowych. No, wygrywasz ze zespołem z czołówki, no i automatycznie niwelujesz to o 3 oczka. No, tak najłatwiej jest odrabiać, więc dopóki nie zagrają z tym czołem tabeli, to można powiedzieć spokojnie, chociaż wydaje mi się, że w tym sezonie ta grupa jest na tyle mocna, ale z drugiej strony też na tyle wyrównana ta czołówka, czyli Białęka, Jaczów, Górnik, nieobliczalny Sokół, Jerzmanowa, właśnie Sobin. Jest to z kim punkty traci, więc nie przekreślałbym jeszcze szans Kaliny, Sobina, można powiedzieć pół żartem, pół serio. No, Remik Postrożny deklarował, że znowu przechodzi na delikatną dietę, więc teraz już dwie bramki w meczu z Czerniną, to co może być później? Nie, to jest na pewno zawodnik z dużym doświadczeniem i z umiejętnościami piłkarskimi, to trzeba powiedzieć, na tą ligę, to naprawdę wartość dodana do każdego zespołu. Adam, ciekawa praca w Koronie, to też trzeba gdzieś tam odnotować i przyglądać się temu zespołowi, bo tak jak też mówił trener, stawiamy na młodzież gdzieś... Oni sobie tą młodzież wychowują, tak jak podkreślał, to są chłopacy z jednej podstawówki tak naprawdę i ten zespół, no teraz też dwóch czy trzech piętnastolatków wybiegło, no i z silną Kaliną Sobin, która ma walczyć o awans, no postawili się 4-3, bramka bodajże w ostatniej minucie meczu, no ta decydująca wpadła dla Kaliny, tak to był remis 3-3, no wielkie brawa, no mocno, duże osłabienia, gdzieś tam z przodu właśnie Kiernicki, który dyryguje tą młodzieżą, z tyłu też trochę tych doświadczonych zawodników, a reszta to sama młodzież, ale mają się od kogo uczyć i oby to może zaprocentować tak jak w Jerzmanowej czy w kilku innych miejscowościach, gdzie po tych 2-3 latach naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Adam, jeszcze jedno spotkanie z tej grupy. Fortuna Obora, Mieszko Ruszowice, poproszę o materiał wideo. No podejrzewam, że na pewno zabrakło trochę siły, gdyż no nie mieliśmy za bardzo kogo zmieniać, mieliśmy tylko dwóch chłopców na zmianę. No a przede wszystkim też wydaje mi się doświadczenia, bo przy prowadzeniu 3-1 dostajemy bramkę z kontry, później też próbujemy gdzieś wyprowadzić z tyłu, strata, kolejna bramka, już czwarta, to już nawet nie chcę mówić, też nie chcę na gorąco tego tak oceniać, ale na pewno no szkoda, bo kolejny mecz, w którym na pewno nie jesteśmy słabsi, wręcz wydaje mi się, że nawet jakąś mamy przewagę, a przegrywamy. Kolejny raz pokazaliśmy charakter, dostajemy na początku, odrabiamy z 3-1 na 4-3. Chłopaki pokazali klasę, nie? Tym bardziej, że mecze u siebie jak na razie wszystkie wygrane. Twierdza Obora. Na pewno mało, ja nie przypominam sobie serii, żeby Ruszowic, że przegrała, to bodajże był czwarty mecz chyba z rzędu, to jeszcze tak nie było. Nie wiem, wszystko przeciwko nam się na razie układa. No co do bramki, światło bramki, to wszystko wchodzi. W ogóle szczęście się nam nie dopisuje, mam nadzieję, że to się odmieni. No i no, na pewno zabrakło kilku tam chłopaków, których dzisiaj nie mogło być, bo moglibyśmy większe rotacje zrobić w składzie. I naprawdę można było się tu pokusić spokojnie o 3 punkty. Jest tam jakiś prognostyk dobry. Jeszcze chodzi o to tylko, żeby poprawić grę na wyjazdach, nie? Bo z tym mamy problemy. Jest tam boisko znacznie gorsze z reguły niż u nas.
A my, nie ukrywam, lubimy pograć tą piłką i sprawia nam to kłopoty. Poniekąd jest to problem. Z reguły mamy dwóch, trzech chłopaków na ławce. Za bardzo nie chcemy się zmieniać, bo to za wiele nie wnosi. Nie wiem, trzeba przegadać sprawę, jakoś wziąć się za te wyjazdy, bo mówię, jeszcze poprawimy wyjazdy, będzie dobrze. Adam, to co los zabrał tydzień temu, teraz oddał. Przegrywali 1-3, wygrali 4-3. Wtedy przegrali z Orłem Czerna. Fortuna na pewno spisuje się lepiej niż w poprzednich rozgrywkach. Ma teraz 9 punktów i chciałbym, Adam, żebyś... Twierdza obora. Twierdza obora. Chciałbym, żebyś też gdzieś odniósł się do takiej rzeczy. Czy Fortuna jak gdyby już ograła się w klasie A i ewentualnie nowa jakość zespołu poprzez, nie wiem, nowych zawodników? Czy po prostu ta grupa jest słabsza po odejściu Zawiszy Serbii i Pogoni Góra na tyle, że jednak ten zespół się wywindował? Bo też patrzmy, że Górnik Lubin jest też bardzo wysoko, aczkolwiek no, tego się spodziewaliśmy. Odpowiem troszeczkę inaczej. Fortunie Obora najwięcej dał powrót Pawła Mikuły, który no, odpowiada za strzelanie bramek i to on, można powiedzieć, że w dużym stopniu te bramki zdobywa, dzięki czemu te punkty przychodzą same. No. To jest chyba ten główny aspekt, który decyduje, bo to nie jest ani słabsza grupa, ani żadne inne. To naprawdę tutaj jeden zawodnik w A-klasie potrafi zrobić różnicę, a Paweł spokojnie poradziłby sobie w czołowych zespołach klasy okręgowej, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Tutaj robi swoją robotę i reszta pomaga mu w tym. Każdy gdzieś tam gra na pełnym zaangażowaniu i dzięki temu udaje się zdobywać punkty. Na razie u siebie no, czas jeszcze zacząć punktować na wyjazdach, ale żeby to robić, to trzeba no, naprawdę podobną kadrę zbierać na mecze wyjazdowe, a nie tylko na te rozgrywane u siebie. Adam, jeszcze pół minuty tylko na Mieszko Ruszowice i kończymy pierwszą część dzisiejszego programu. Jestem zawiedziony, powiem szczerze, bo dwie pierwsze kolejki fajne i 4 porażki z rzędu. Spodziewałem się lepszej postawy Mieszka Ruszowice. Tak, trener Narwo już powiedział, że on nie przypomina sobie takiej serii 4 porażek z rzędu w Ruszowicach. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. No, tutaj przyjechali w 13 bodajże osób i to był ten problem, że na końcówkę zabrakło sił. Ale myślę, że Mieszko spokojnie gdzieś ten środek stawki będzie miał. I tym, a jeszcze nie, jeszcze ligowe wyniki, bo zwyciężali Dragon, Gwardia Białęka i Górnik Lubin, czyli cała ligowa czołówka, więc zobaczmy, jak wygląda komplet wyników z tej serii spotkań. Zadzior Buczyna, Orzeł Czerna 2-2, Fortuna Obora, Mieszko Ruszowice 4-3, Wiktoria Parchów, Wiktoria Siciny 3-5, Kalina Sobin, Korona Czernina 4-3, ZZPD, Górnik Lubin, LZS Ostaszów 6-0, Stal 2, Chocianów, Sokół Jerzmanowa 0-2, Dragon Jaczów, LZS Komorniki 14-0, Gwardia Białęka, Łagoszowia, Łagoszów 3-1. Ligowa tabela. Na prowadzeniu Gwardia Białęka 18 punktów, która ma 3 punkty więcej od Dragona Jaczów, ale on ma jeden mecz rozegrany. Który nadrabia w środę. Dokładnie. I to meczem w Parchowie, czyli no tak jak wspomniałem na początku, no raczej niespodzianki nie powinno być. Na trzecim stopniu podium ZZPD Górnik Lubin, który ciągle w kontakcie tutaj z prowadzącą dwójką, Kalina Sobin na miejscu czwartym. Tą część ligowej stawki zamyka Zadzior Buczyna, a ta druga część prezentuje się następująco. Orzeł Czerna ją otwiera, a zamykają drużyny LZS-u Komorniki, Wiktorii Parchów, Łagoszowi Łagoszów i Stali 2 Chocianów. Wracamy do omawiania tego, co działo się na ligowych boiskach w regionie. Tą część zaczynamy od analizy tego, co działo się w drugiej grupie legnickiej A-klasy. Tu poproszę o fotorelację z dwóch spotkań Unii Miłoradzice z Dębem Stowarzyszeń Siedliska i Gromu Gromadzeń Wielowieś z Wilkami Różana. Bardzo emocjonujące spotkanie oglądali kibice w Miłoradzicach, gdzie miejscowa Unia podejmowała wicelidera z Siedlisk. Lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, którzy jako pierwsi zdobyli gola, ale goście jeszcze przed przerwą wyrównali. Na drugą połowę z większym animuszem wyszli przyjezdni, którzy zdobyli drugiego gola i kiedy w 90. minucie sędzia spotkania wskazał na wapno dla Dębowych, wydawało się, że jest już po meczu. Ale jak to w piłce bywa? Karol Rozmiarek obronił rzut karny, a chwilę później Tadeusz Bolek dał jeden punkt Unii Miłoradzice, zdobywając bramkę, a mógł jeszcze w końcówce spotkania podwyższyć wynik tego meczu i przechylić szale zwycięstwa na 3-2.
Grom, teraz drugie spotkanie. Grom Gromadzień Wielowieś w minioną sobotę odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie, pokonując na własnym boisku mające na swoim koncie dwa zwycięstwa z rzędu Wilki Różana 4-2. Wydaje się, że to co najgorsze jest już za zespołem prezesa Pawła Franczaka, bo warto dodać, że drużyna Gromu mierzyła się już w tym sezonie m.in. z Mewą Kunice, Dębem Stowarzyszenie Siedliska, a więc z liderem i wiceliderem tych rozgrywek, no i również z 5. i 6. zespołem, z Orłem Mikołajowice i ze Spartą Parszowice, więc teraz w teorii, Adam, tylko słabsi troszeczkę rywale na rozkładzie. No tak, no, Grom, myślę, że ten sezon jest taki na dogranie i gdzieś tam szlifowanie, nikt się nie nastawiał na awans, a spadek tej drużynie nie grozi, więc takie granie w kratkę to może być bardzo częste. Raczej to jest drużyna, która nie zagrozi zespołom z czołówki nawet w pojedynczych meczach, a z drugiej strony no, ten dół spokojnie będzie sobie ogrywała i to będzie tyle punktów, że będzie w środku stawki się znaleźć. Adam, co do tego pierwszego spotkania? Taka ciekawostka. Unia Miłorodzica, zespół z potencjałem i z umiejętnościami, które potwierdzali w drugiej rundzie tamtego sezonu i na początku tej. Zespół, który jako jedyny nie zaznał porażki w tym sezonie, jest w tej grupie, jest na miejscu 7 dopiero, bo aż 4-krotnie zremisował. Dobre spotkanie i na pewno takie właśnie piękno piłki nożnej. To, co mówiliśmy, przy 2-1 dla Dębowych, karny dla Dębowych w 90 minucie, niewykorzystany i 3 minuty później wynik się obraca, jest 2-2 i jeszcze Tadeusz Bolek w ostatniej minucie mógł ten mecz przechylić i szale zwycięstwa dla Unii Miłoradzice. No i tutaj potknięcie też w tej grupie Mewy Kunice, czego chyba się nie spodziewaliśmy. Tak, z jednej strony można powiedzieć, że się nie spodziewaliśmy, bo wydawało się, że zespół z Kunic przejdzie tą ligę jak burza, no ale z drugiej strony przegrał też z niebyle kim. No, Czerni Dziewin też tam w poprzednim sezonie pokazał, że jest bardzo mocnym zespołem, bodajże skończył tamte rozgrywki na 3. miejscu, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Więc z drugiej strony no, ciężko powiedzieć tutaj o jakiejś mega sensacji, na pewno niespodzianka, ale no, z kim miała Mewa nie stracić punkty, jak nie właśnie z Dziewinem. Dobrze, jeszcze jedno spotkanie w tej grupie. Transportowiec Kłopotów Osiek, Rodło Granowice. No i tutaj bardzo ciekawy wynik, bardzo ciekawe spotkanie. Poproszę o materiał. Na początku musieliśmy się nauczyć tej klasy. Akurat zdarzało się tak, gdzie jak nie popełniliśmy błąd, padała bramka. I wyczuliłem swoich zawodników na to, że nie możemy tracić piłek gdzieś na 30-40 metrze od własnej bramki, bo to już nie jest B-klasa. Tu każdy ktoś, kto tutaj jest, potrafi grać w piłkę. No i te błędy wykorzystują. Dlatego zmieniliśmy troszkę ustawienie i coraz lepiej to wygląda. No to jest wina przede wszystkim bramkarza, no bo za daleko wyszedł, ominięty, piłka z daleka. Wskoczyła ta szybka bramka, no i teraz musimy to odrobić. Gramy, a nie ma efektu, prawda? Nie strzelamy. Nie no, awansie tam nikogo nie ponosi, bo przede wszystkim jesteśmy tutaj Beniaminkiem. Chcemy spokojnie się utrzymać, zobaczyć jak ta klasa przede wszystkim wygląda, bo to jest według mnie z tych trzech grup najmocniejsza klasa. No i chcemy spokojnie sobie zapewnić byt tej klasie. W przyszłości będziemy budować powoli zespół, zobaczymy jak to będzie. Po prostu musimy mieć też ludzi do tego, a gramy tym składem, który mamy i coraz lepiej to wygląda naprawdę. No na pewno, że niezadowoleni jesteśmy. Liczyliśmy, że więcej gdzieś w czołówce będziemy, co najmniej w trójce, a to się oddaliło po prostu dziesiątkę, można powiedzieć. Ale ja myślę, że do końca sezonu jeszcze troszkę zostało tych meczów, może obudzimy się. Adam, potwierdza się to, co powiedziałeś w tamtym tygodniu, gdzie debatowaliśmy na temat porażki Sparty Parszowice nad transportowcem Kłopotów Osiek. Potwierdza się to, że tak jak powiedziałeś, zaskoczony jesteś tym, że transportowiec tak mało punktów do tej pory zdobył. No i tak z takim rywalem jak Rodło Granowice, aczkolwiek no, ten sezon może tego nie potwierdza. No 5 bramek strzelić temu rywalowi, no to też jest sztuka. No tak, no, biorąc pod uwagę 2 ostatnie mecze. A jeszcze tylko poinformuję telewizorów, wynik 5-1 dla transportowca. No tak, a teraz podsumowując 2 ostatnie mecze, no to można powiedzieć, że transportowiec w ofensywie bardzo dobrze, a w defensywie tylko jedna stracona bramka. No naprawdę z rywalami takimi jak Sparta Parszowice i Rado Granowice, imponujące wyniki i myślę, że potrzeba było tego właśnie przerzucenia się, jak to Koti powiedział, no, z B-klasy na klasę, że tutaj nie można tracić piłek na 30-40 meczu, bo od razu to się mści. Było widać to w tym zespole i na pewno tą drużynę stać, żeby jeszcze nie jedną niespodziankę sprawić, chociaż tak jak rozmawiałem z Przemkiem o awansie, no, tam niektórzy się na razie nie wyrywają.
Adam, gdzieś tam przed sezonem na pewno mówiliśmy, że Rodeo Granowice to zespół, który może zagrozić Mewie Kunicę, ale patrząc, cztery mecze bez zwycięstwa i tylko jedna w ogóle zwycięstwo na razie w tym sezonie, no to duże rozczarowanie. No tak, no, to jest jedna z największych negatywnych niespodzianek tej grupy. No, ciężko powiedzieć, co się w Rodle wydarzyło takiego, żeby tych punktów nie udawało się zdobywać. No, mimo wszystko myślę, że to jest zespół, który gdzieś tam będzie podganiał delikatnie tą czołówkę. No, może nie włączy się już do walki o te pierwsze 3-4 pozycje, ale tą górną ósemkę mimo wszystko na koniec sezonu wywalczy. Inne spotkania. Zwycięstwo Tęczy Kwietno nad Spartą Parszowice 5-3. Mała chyba zadyszka Sparty. KS Winnica wygrywa z Parkiem Targoszyn 1-0. I przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, Czarni Dziewin pokonują Mewę Kunicę. Zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Grom Gromadzień Wielowieś Wielki Różana 4-2, Tęcza Kwietno Sparta Parszowice 5-3, Albatros Jaśkowice Kolejarz Miłkowice 5-2, Park Targoszyn KS Winnica 0-1, Czarni Dziewin Mewa Kunice 2-1, Bazalt Piotrowice Orzeł Mikołajowice 2-2, KS Kłopotów Rodło Granowice 5-1, Unia Miłu Radzice, Dom Stowarzyszenie Siedliska 2-2. Ligowa stawka, Mewa Kunice na prowadzeniu 15 punktów, 2 punkty mniej Dom Stowarzyszenie Siedliska, no i KS Winnica, Czarni Dziewin 12 punktów na miejscu czwartym. Dół ligowej stawki. Kolejarz Miłkowice 0, Park Targoszyn 1. No i tutaj już Bazalt Piotrowice, Rodło Granowice 4 punkty więcej niż na przykład Park Targoszyn, więc no tutaj też zaczynają uciekać tym dwóm zespołom pozostałe drużyny. No a jak będzie, no będziemy się temu przyglądać. Trzecia grupa Legnickiej A-klasy. Króciutko z Adamem podsumujemy to, co się działo. Skoro Edwisin rozbiła Płomień Michów 9-2, Przyszłość Wilkowiankę 5-0, no i kolejne zwycięstwo Orlika Okmiany, tym razem w Gołaczowie z Burzą. No i teraz, Adam, spotkanie Skory w Zagrodnie. Czyli to, co najciekawsze w tym momencie, można powiedzieć, dopiero przed nami. No, jestem ciekawy, jak zawodnicy Krzyśka Kaliciaka zaprezentują się w tym meczu ze Skorą, bo to będzie takie, można powiedzieć, pokazanie, na co Orła stać w tym sezonie. No, jeśli wygrają ze Skorą i Edwisin, to będzie, myślę, można mówić, że mamy jednego z kandydatów do walki o awans. Choć wiadomo, czyli to jest początek sezonu. Myślę, że kandydatem i tak są. No, myślę, że dopiero przekonamy się po tym, jak zaprezentują się zespołami z czołówki. No, na razie bym spokojnie... Prusice, Skora, na razie Wiśni. Myślę, że to jest podobny kaliber jak Górnik Złotoryja w czwartej lidze. Gdzieś tam ten dół, słabsze zespoły ogrywane. Zresztą podobnie było, jeśli chodzi o Zagrodno w poprzednich sezonach, że te zespoły za sobą były zwycięstwa, przed sobą były porażki. Poczekajmy na te na ten moment nikogo nie mają przed sobą. No tak, dlatego tak jak mówię, zobaczymy, jak to będzie wyglądało ze Skorą. Jeśli wygrają, to już mogę mówić, że to jest jeden z kandydatów do awansu i to nawet jeden z głównych kandydatów do awansu. Zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań trzeciej grupy Legnickiej A-klasy. Błękitny Kościelec, Urpal, Sokół Krzywa 4-1, Wilkowianka Wilków, Przyszłość Prusice 0-5, Huragan Proboszczów, Górnik 2 Złotoryja 1-2, LZS Lipa, LZS Nowy Kościół 4-0, Feniks Pielgrzymka, Nysa Wiadrów 4-2, Burza Gołaczów, Orlik Okmiany 1-2, Skora Jadwisin, Płomień Michów 9-2. Ligowa stawka, Orzeł Zagrodno i Przyszłość Prusice po 15 punktów po komplecie zwycięstw. Górnik 2 Złotoryja również 15 punktów, ale jeden mecz rozegrany więcej. Orlik Okmiany, Beniaminek na czwartej pozycji z dorobkiem 13 oczek. Dół ligowej stawki, Burza Gołaczów 0, Urpal Sokół Krzywa 1, LZS Nowy Kościół 3, Nysa Wiadrów 3 punkty. My przenosimy się i też krótko podsumujemy pierwszą grupę Legnickiej B-klasy. Tutaj też to, co najciekawsze przed nami. Dokładnie, bo tak, zgodnie wygrywają Wiktoria Borek i Sparta Przedmoście, które pokonują swoich rywali stosunkiem 4-0. Wiktoria pokonuje Amatora Wierzchowice, a Sparta Przedmoście Wiewierzankę Wiewierz. No tutaj chyba troszeczkę jednak bardziej wymagający ten przeciwnik. No i teraz mamy pojedynek dwóch kandydatów do awansu, nawet to pokazuje teraz ligowa tabela, czyli Wiktoria Borek gra ze Spartą Przedmoście. Faworyt? Ja myślę, że mimo wszystko 60-40 dla Wiktorii Borek. Ciężko jest powiedzieć, no. Nie chcę wyrokować, aby dwa zespoły zaczęły naprawdę od wysokiego C. I to są takie spotkania, w których może się wszystko wydarzyć, no. Zawsze będzie ta przewaga. Przewaga zespołu z Borku, który no, gra u siebie i to jest to, co im będzie pomagać, no, tak czy inaczej. No,
dobra dyspozycja na początku sezonu zespołów z gminy Pęsław. Gwardia Białołęka przewodzi w grupie pierwszej legnickiej klasy. Wiktoria Borek przewodzi w grupie pierwszej legnickiej B klasy, więc obydwa zespoły gdzieś tam mocno się razem trzymają i widać te efekty, które są naprawdę, naprawdę bardzo dobre na początku rozgrywek. Dlatego dałem też 60%, tak jak mówisz, własne boisko, no i też przede wszystkim mam w głowie ten poprzedni sezon. Ale jak będzie, zobaczymy. A tymczasem zobaczmy komplet wyników z pierwszej grupy legnickiej B klasy. Wiktoria Borek, Amator Wierzchowice 4-0, Sparta Przedmoście, Wiewierzanka, Wiewierz 4-0, Sparta 2, Grębocice, Zryw, Kotla 6-2, LZS Koźlice, Skarpa, Orsk 3-1, Sokół, Niechlów, Błyskawica, Lubuszyce 2-3, KSK Łubuczyn nie dojechał na mecz do Odry, Grodziec Mały, więc prawdopodobnie będzie walkover. Wiktoria Borek na miejscu pierwszym i Sparta Przedmoście również 15 punktów, za ich plecami Sparta 2, Grębocice, dół ligowej stawki, KSK Łubuczyn 0, Skarpa, Orsk 0, no i tutaj już Odra, Grodziec z małej, Zryw, Kotla po 4, a ta część ligowej tabeli otwierana jest przez Błyskawice, Luboszyce 6 oczek. Druga grupa legnickiej B klasy. Tutaj byliśmy na trzech pojedynkach. Na początek Platan, Siedlce, Górnik 2, Polkowice. Poproszę o materiał. Oczywiście tutaj chłopaki są cały czas w gazie. No, tutaj mają bardzo duży, szeroką kadrę mają, no nie można nic powiedzieć złego. Super grają piłką. U nas też jest są trochę braki kadrowe, ale nie możemy na pewno na to patrzeć, bo są na pewno od nas lekko dwie klasy wyżej. Jestem zadowolony z meczu. Jedyny przeciwnik, który dzisiaj nam postawił wysoko poprzeczkę, to było boisko. Ale na ten moment gdzieś te boiska tak wyglądają na wyjazdach. Liczymy się z tym i przede wszystkim jeśli chcemy dobrze grać w meczach u siebie na tym dobrym boisku. Gdyby nie akurat Górnik Polkowice, no to na pewno moglibyśmy powalczyć o to śmiało, o to pierwsze miejsce, bo naprawdę jest cała grupa jest bardzo wyrównana, na wyrównanym poziomie i myślę, że bylibyśmy w zasięgu pierwszego, drugiego miejsca. Trzeba się dostosować do tych boisk, szczególnie na wyjazdach, tak jak pan powiedział, ale no, kadrę mamy taką, jaką mamy. No, wszyscy chłopcy, wszyscy zawodnicy muszą grać. Ci, którzy w trzeciej lidze nie zagrali, czy choćby nie weszli nawet na boisko, muszą gdzieś te minuty wybiegać. Po to mamy rezerwy, po to jest ta drużyna stworzona, żeby oni gdzieś tą jednostkę treningową odbyli. No, a że gramy na poziomie B klasy, no to już niestety chcieliśmy grać wyżej, ale to OZPN się nie zgodził i po prostu to już, jeżeli ktoś ma jakieś pretensje, że gramy zawodnikami z trzeciej ligi, to ja chciałbym przypomnieć, że to są chłopcy, którzy trenują na co dzień z zespołem trzecioligowym, ale gdzieś tam tych minut w trzeciej lidze nie mają za wiele i muszą rozegrać sobie swoje 90 minut właśnie w tych, powiedzmy, rezerwach, bo to jest tylko z nazwy. No właśnie, czyli mamy odpowiedź Górnika Polkowice. Chcieli grać wyżej, OZPN na to nie zezwolił. Tylko to teraz też, no jest, tutaj nie neguję tej decyzji Okręgowego Związku Piłki Nożnej, broń Boże, dlatego że no również, nie wiem, zgłosił się Stary Łom i też można było powiedzieć, że chcemy grać w A-klasie. No, ja wiem, że to jest ciężkie zderzenie i zestawienie jak gdyby półprofesjonalnego czy nawet profesjonalnego klubu z zespołem amatorskim, ale no, regulamin powinien być równy dla wszystkich i ja uważam, że no, taka jest kolej rzeczy. Zaczyna się od najniższej ligi. Tak, no, niestety, no, muszą się kluby z tego do tego nauczyć. No, wiem, że dużo zespołów z tej grupy ma pretensje właśnie o to, że te Polkowice grają w B-klasie, no ale wrzuciłby ich do A-klasy. W A-klasie mieliby pretensje. Wrzuciłby ich do klasy okręgowej, mieliby w klasie okręgowej i w A-klasie jeszcze pretensje. No, każdy by miał jakieś pretensje, niezależnie gdzie się ich dało. No. Trochę szkoła życia dla niektórych zawodników, można powiedzieć, grających w tych rezerwach, no bo po niektórych boiskach biegać, no to trzeba uważać, no ale najlepiej na tych boiskach czuje się widać Michał Bednarski, który jeszcze z 2-3 mecze i można okrzyknąć go królem strzelców tej B-klasy i będzie pozamiatany w tej klasyfikacji, już tam nikt go nie dogoni. Adam, zgadza się, a nie będziemy się chyba rozwodzić nad samym spotkaniem, bo tutaj szkoda. Powtarzać to jak mantra, 10-0. Tym bardziej, że gdzieś tam Platan był osłabiony w tym meczu. No, nie było między innymi Michała Matkowskiego, no, który mógł być jakąś nadzieją na zdobycie jakiejkolwiek bramki, chociaż no, przeciwko Górnikowi 2 Polkowice, no bo na razie Polkowiczanie, podopieczni trenera Sparackiego, no, na zero z tyłu i będą chcieli na pewno trzymać jak najdłużej się tylko da.
Zgadza się. Ja wierzę w to, że komuś wyjdzie strzał życia z 30 metrów, 40 i piłka. Zawsze jeszcze możesz dołączyć do któregoś zespołu z B-klasy i to może być twój strzał. Nie, bo mogę obniżyć poziom. Nie będziemy tutaj, wiesz, zawiesiłem buty, to po co będziemy tutaj grzebać. Kolejne spotkanie. Sparta 2 Rudna, NZS Żelazny Most. Poproszę o materiał wideo. Chłopaki grają, starają się grać, bynajmniej piłką. Fajnie to wychodzi, sytuacje są stwarzane, prowadzimy 2-0. Mi się wydaje, że wynik bezpieczny. Mam nadzieję, że w drugiej połowie jeszcze coś strzelimy i będzie lepiej. Tym bardziej, że warunki takie, jakie są. Wydaje mi się, że jakbyśmy grali na boisku w Rudnej, całkiem inaczej by to wyglądało, ale nie ma co narzekać. Ustawiłem zespół, gramy presją dalej, siadamy na przeciwnika. Mam nadzieję, że kolejne bramki są kwestią czasu, także już na pewno błędu nie powtórzymy z poprzedniego meczu. Jeśli chodzi o Górnik Polkowice, to faktycznie drużyna zdominuje tutaj na pewno tą B-klasę i jak nie awansują, to tylko cud się może wydarzyć, żeby nie awansowali. A jeśli chodzi o Błystodzionki, to mieliśmy mecz pod kontrolą, prowadziliśmy 2-0, brakowało tylko bramki na 3. Później gdzieś tam wpadła jakaś tam głupia bramka na 2-1, w końcówce meczu na 2-2 i się skończyło. Ale derby remisowe, wynik jest ok, sprawiedliwy. No nie mamy jak gdyby opinii z drugiej strony, no to też jakaś forma buntu, ale to chyba nie w naszym kierunku, no tak, nie tędy droga. Gdzieś tam z prezesem Żelaznych Mostów rozmawiałem, no, gdzieś tam odsyła mnie do burmistrza Polkowic, który no, finansuje też to, że rezerwy Górnika Polkowice no, niszczą zabawę tym zespołom z mniejszych miejscowości, z chłopakiem o niższych walorach piłkarskich. Tak to delikatnie powiem i gdzieś tam w nerwach. No, nie udało mi się porozmawiać z żadnym z zawodników, ani z prezesem. No niestety, no tutaj... Tym bardziej, że nie był to mecz z rezerwami Górnika Polkowice. Dokładnie. Nie zakończyło się też nie wiadomo jakim wynikiem, więc tutaj dokładnie. Apelujemy, aby gdzieś te nerwy troszeczkę odstawić na dalszy tor. My też... Może nawet nie tyle, że wykonujemy swoją pracę, tylko z pasji też pojawiamy się na boiskach. Chcemy pojawiać się jak na największej ilości tych boisk, więc prosimy i apelujemy o to, aby zawsze w każdym zespole ktoś się znalazł odważny i wypowiedział się nawet po porażce, tak Adam? Dokładnie, a teraz też będziemy mieli kolejne spotkanie z tej grupy, bardzo ciekawe spotkanie, no bo zajeżdżając tam 30 minut teoretycznie po rozpoczęciu meczu, no wyjątkowa sytuacja, brak arbitrów na meczu, no ale... Pan Marek Migo, całe szczęście, bo Kosmos Korzyn miał kto sędziować, ale myślę, że to w materiale zobaczymy doskonale. No tak, Adam zaprosił, to ja również zapraszam, poproszę o materiał wideo. Informację dostaliśmy od gospodarza drużyny, czyli Nowej Wsi Lubińskiej, że sędziowie ponoć nie dojadą. Więc doszliśmy do wniosku, że trzeba będzie te zawody posędziować. No jest tu sędzia, który sędziuje mecze Nowej Wsi Lubińskiej, no jest tutaj, jestem ja, który też jestem sędzią. Aczkolwiek już zawieszonym sędzią. Myślę, że poprowadzimy te zawody we dwóch, żeby było sprawiedliwie. Aczkolwiek takie niby są przepisy, że powinien być jeden sędzia i dwóch asystentów. No nie ma sędziów, więc musimy się zgodzić na to, co życie nam przyniosło. Jak to w B-klasie zdarza się, że sędziowie nie dojeżdżają, no, ale mamy dwóch sędziów, którzy posiadają papiery, no i rozgrywamy mecz i się bawimy po prostu i tyle, nie? No jest to ciężka sytuacja. Wolelibyśmy, żeby byli sędziowie. Stojąc z boku się więcej widzi przede wszystkim. Każdy z nas jest doświadczonym już zawodnikiem i doświadczonym sędzią, natomiast mówimy o sytuacji. No, jeżeli nie ma sędziów, jest to tak troszeczkę jakby zaniedbanie. Szczególnie, że no, my jesteśmy w czubie tabeli, więc do nas sędziowie powinni przyjeżdżać, przynajmniej ze względu na to, jak wygląda sytuacja i jak wygląda tabela. No na pewno będziemy się starać zrobić niespodziankę, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy, nie? Ale na pewno tanio skóry nie sprzedamy. Wiadomo, że przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać ten mecz, natomiast Nowa Wieś Lubińska też na pewno się nie podda. Jest to zespół taki, który charakternie gra dobrze u siebie. Adam, niezależnie gdzie, czy to do drużyny z czuba tabeli, czy z dołu, no powinni ci sędziowie być. No wiemy, że są różne wypadki losowe. Ostatecznie Kłosmos Korzyn wygrał to spotkanie 4-2 i dalej jest gdzieś tam u góry ligowej stawki. No jest, bo jeśli dobrze pamiętam, no bezpośrednio z rezerwami Górnika Polkowice, tylko już Moskorzynie się zastanawiają z jednej podstawowej rzeczy, bo jak oni mają grać z rezerwami Polkowic na własnym boisku, to wtedy bodajże, jeśli dobrze pamiętam, jest pauza w trzeciej lidze, więc aż strach się bać.
spodziewać, co tam się wydarzy. Tym bardziej, że no, trener Dobi i cały klub no, wie, że w Moskorzynie jest idealna płyta, więc jedna skra treningowa jak znalazł, więc no, pomału zaczynam współczuć Kłosowi. Namawiaj, spokojnie, nie podpowiadaj. Ale Polkowice doskonale wiedzą, bo trenują bardzo często w Moskorzynie, więc... Nie żartuję, oczywiście. No ale na razie zobaczymy. To jest tylko boisko, piłka jest okrągła. Cuda w piłce też się zdarzały. Zobaczmy komplet wyników z drugiej grupy legnickiej B-klasy. Sparta 2 Rudna, LZS Żelazny Most 4-0, Relaks Szklary Dolne, Błysk Studzionki 1-0, Perła Potoczek Kupryt 0-2, Sucha Górna 7-2, LZS Nowa Wieś Lubińska, Kosmos Korzyn 2-4, Unia Szklary Górne, Zamet 2 Przemków 3-2, Platan Siedlce, Górnik 2 Polkowice 0-10, ligowa stawka, Górnik 2 Polkowice 15 punktów, 5 spotkań, 5 zwycięstw, 54 bramki strzelone. Kosmos Korzyn na miejscu drugim 12 punktów, Sparta 2 Rudna 10 oczek. Dół ligowej stawki, Błysk Studzionki 1, Żelazny Most 3, Kupryt 0-2, Sucha Górna 3 punkty. Przenieśmy się do trzeciej grupy legnickiej B-klasy. Tutaj mamy relację zdjęciową z pojedynku Kaczawy 2 Bieniowice z Huzarem Raszówka. Poproszę o zdjęcia. W niedzielę rezerwy Kaczawy Bieniowice podejmowały na własnym boisku lidera z Raszówki. Kibice, którzy wybrali się na to spotkanie, nie mogli żałować. Otwarty futbol, grat goli i prawdziwy roller coaster. Jednym stwierdzeniem, piękno futbolu na najniższym szczeblu, można by było rzec. Ostatecznie po bardzo emocjonującym spotkaniu Huzar po golu w 89 minucie remisuje z rezerwami Kaczawy 5-5. Adam, no... I to pokazuje, że warto się wybierać na lokalne boiska, nawet na ten najniższy szczebel rozgrywkowy. Też fajni zawodnicy w obu ekipach, no szczególnie w Kaczawie, ograni Radek Wroński, Jarek Omański, czy Serenda i jeszcze kilku innych. Więc no, ta jakość jest też w tej B-klasie, co pokazuje między innymi to spotkanie. No tak, ale tutaj to, tak powiem, trochę brutalnie, no tutaj to mogą sobie pozwolić na tą jakość, no nie ma co porównać sytuacji zespołu z grupy drugiej do grupy trzeciej, no bo tutaj każdy może się bić o awans, tutaj nie ma jakiegoś jednego zdecydowanego faworyta, który by odskoczył swoim rywalom i takie mecze jak ten w Bieniowicach no, pokazały, że no 10 bramek warto wyjść w te niedzielne południe na boiska, nawet czasami z tych większych miejscowości, udać się na którejś z lokalnych muraw i obejrzeć to z bliska, bo naprawdę ambicji, woli walki, jest też zawsze sporo śmiechu i można sobie spokojnie obejrzeć ten mecz i bez jakiegoś tam, brzydko mówiąc, chamstwa na trybunach czy innych tego typu zachowań. No, dlatego zachęcamy zawsze i będziemy zachęcać do tego, żeby udawać się na te boiska. Adam, inne mecze. Zryw Stary Łom pokonuje Mewę Goliszów 4-2 i jest już wiceliderem. Wesoły i otwarty futbol w Niedźwiedzicach, gdzie tamtejsza Iskra musiała uznać wyższość rezerw Iskry z Kochlic. Wynik 6-8. Wiktoria Niemców urywa punkty IKR-owi Miłogostowice, remisując 1-1. To trochę niespodzianka. No i bramkę zdobywa nasz do niedawna redakcyjny kolega Maciej Kluza. Gratulujemy, Maciek. Oby więcej takich celnych zagrań i strzałów. No i IKR można to potraktować jako stratę punktów. No tak, na pewno stratę punktów. No, tym bardziej, że zespół z Niemstowa no, tych oczek dotychczas nie zdobył zbyt wiele i to jest jeszcze drugi punkt. Jeśli dobrze pamiętam, drugi punkt tak, Wiktorii Niemców w tym sezonie i no cóż, no tym bardziej brawa za urwanie tych punktów IKR-owi, no bo takie mecze zawsze podwójnie cieszą te zespoły teoretycznie słabsze. Zgadza się. Zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań trzeciej grupy legnickiej B-klasy. Orlik 2 Okmiany, Kryształ Chocianowiec 2-6, Mewa Goliszów, Zryw Stary Łom 2-4, Iskra Niedźwiedzice, Iskra 2 Kuchlice 6-8, Starto Setnica, Radziechowianka, Radziechów 1-4, LZS Biała, Arka Trzebnice 1-3, Wiktoria Niemstów i Karmiło Gostowice 1-1, Kaczawa 2 Bieniowice, Huzar Raszówka 5-5, ligowa stawka, Huzar Raszówka 13 punktów, Zryw Stary Łom również 13, więc dwa zespoły na prowadzeniu, a za ich plecami dwa zespoły z dorobkiem 12 oczek. W ogóle tutaj ta pierwsza część ligowej stawki, proszę zobaczyć, trzecia Radziechowianka 12, Iskra 2 Kochlice 12, i Karmiło Gostowice 11, Kaczawa 2 Bieniowice 10 i Arka Trzebnice 10 punktów, więc tutaj po jednym meczu siódmy zespół może skoczyć na fotel lidera. Znowu na dole tabeli, Orlik 2 Okmiany 0, LZS Biała 0, no i Mewa Goliszów i Wiktoria Niemców po 2 punkty. No i teraz potężna dawka zdjęć, 5 spotkań z czwartej grupy legnickiej
B klasy. To może poproszę, będę po kolei mówił o meczach. Orzeł Konary, Błękitni Koskowice 2-10. Kolejne pewne 3 punkty zdobywają podopieczni trenera Władysława Morocha, którzy tym razem rozbili Orła Konary aż 10-2. Królem polowania okazał się Kamil Zatłukiewicz, który strzelił 4 gole. Do przerwy mieliśmy już wynik 6-1. Drugie spotkanie to pojedynek Korony Kawice z Czarnymi Golanka Dolna. Pewne zwycięstwo odnieśli zawodnicy z Korony Kawice, którzy na własnym boisku pokonali Czarny Golanka Dolna 5-0. Jak dotąd Korona przegrała tylko raz, a miało to miejsce w pierwszej kolejce, w której uznać musiała wyższość Krokusa Kwiatkowice. Ostatnie 3 spotkania to same zwycięstwa koroniarzy. Czarni tylko 1 punkt wywalczony w pierwszej kolejce tego sezonu. Trzecie spotkanie, jakie zaraz będziemy oglądać, Poldera Demianowo, Unia Rosohata. Słabo sezon rozpoczęli zawodnicy Unii Rosohata, którzy po 3 kolejkach mieli na swoim koncie tylko 1 punkt. Po zwycięstwie tydzień temu nad Cichą Wodą Tyniec Legnicki tym razem udali się do Demianowa. Po emocjonującym spotkaniu Unia wygrała 3-2. Bramki strzelali Krystian Kałużny 2 dla gospodarzy i Jędrzej Naporowski, Damian Pożoga i Bartosz Szymczyk dla Unii dla Unii Rosohata. Czwarte spotkanie, Orzeł Pichorowice, Zjednoczeni Gościsław. Pojedynek zespołów, które balansują w okolicach środka ligowej stawki. Orzeł Pichorowice podejmował u siebie Zjednoczonych Gościsław. Oba zespoły w poprzedniej kolejce uznać musiały wyższość swoich rywali, więc tym razem dodatkowo zmotywowane chciały sięgnąć po 3 punkty. Ta sztuka udała się przyjezdnym, którzy pokonali Orła 2-1. Bramki zdobywali Marcin Pawlak, a dla gości trafiali Jakub Sobczak i Rafał Wiśniewski. I ostatnie spotkanie, jakie zaraz zobaczymy, Campus Lusina Gama Ujazd Górny. W niedzielne popołudnie do Lusiny przyjechali zawodnicy Gamy Ujazd Górny. Oba zespoły przed tym pojedynkiem meldowały się w dolnej części ligowej stawki, lecz lekkim faworytem wydawali się być gospodarze, którzy na swoim koncie do tej pory mieli 4 punkty. Ostatecznie zespół z Lusiny zwyciężył rywala 4-2 po bramkach Banaszczyka, który 2 razy trafił do siatki, Chodorowskiego i Paciocha. Dla przyjezdnych trafiali Wolski i Szerszeń. Adam, wygrała również drużyna Krokusa Kwiatkowice. No i tak jak mówiliśmy, to też podkreślał trener Władysław Moroch tydzień temu, Koskowice, Krokus Kwiatkowice i chyba trener wskazał również Koronę Kawice, ona w tej chwili jest chyba 3 w ligowej stawce. No i tak to chyba mniej więcej będzie wyglądało na koniec sezonu. Dokładnie, też mi się tak wydaje, że Koskowica poziom niżej, Krokus Kwiatkowice poziom niżej, kolejny cała reszta. No, też jakoś nie do końca wierzę w to, że Krokus będzie w stanie gdzieś tam przeszkodzić Koskowicom w awansie, można powiedzieć powrocie do A-klasy. I ci podopieczni trenera Morocha no, w przyszłym sezonie zameldują się w wyższej lidze. No, a Krokus będzie walczył o to drugie miejsce. Komplet wyników z czwartej grupy Legnickiej B klasy, poproszę o tabelę. Orzeł Konary, Błękitni Koskowice 2-10, Krokus Kwiatkowice, LZS Budziszów Wielki 3-0, Campus Lusina Gama Ujazd Górny 4-2, Poldera Demianowa, Unia Rosohata 2-3, Orzeł Pichorowice, Zjednoczeni Gościsław 1-2, Korona Kawice, Czarni Golanka 5-0, ligowa stawka. Błękitni Koskowice otwierają tą ligową tabelę, 15 punktów, Krokus Kwiatkowice za ich plecami punktów 13, no i na miejscu trzecim Korona Kawice z jednym meczem zaległym, ale już z 6 punktami straty do Błękitnej Koskowice, dół ligowej stawki, Gama Ujazd Górny, Czarni Golanka i Cicha Woda Tyniec Legnicki po jednym oczku. Ostatnia grupa Legnickiej B-klasy, grupa 5. Fotorelacja z pojedynku Rataja Paszowice z Lubiatowianką Lubiatów. Rataj Paszowice, ostatni zespół ligowej stawki, który jak dotąd nie zapunktował, a w 4 wcześniejszych kolejkach stracił aż 28 bramek, a strzelił tylko 5. W niedzielę stawić musiał czoła jednemu z faworytów, Lubiatowiance Lubiatów. Niestety dla gospodarzy rywal przyjechał po swoje i nie zamierzał odpuszczać. Lubiatowianka zaaplikowała rywalom aż 10 goli, tracąc tylko jednego. 5 razy drogę do siatki rywali znalazł Michał Sikora. Dodatkowo na mecz z do Paszowic udała się grupa aż 50 kibiców z Lubiatowa i to jest naprawdę godne odnotowania poza samym wynikiem, bo rzadko się zdarza, żeby można było liczyć na doping tak licznej grupy fanów, tym bardziej na wyjeździe, Adam, w B-klasie. Dokładnie. Nie tylko w B-klasie, bo i w A-klasie i w okręgówce jest ciężko. Dokładnie, ale no, Lubiatów nas przyzwyczaił do tego
do tych swoich kibiców. No i wielka szkoda, że w tamtym sezonie nie udało się im awansować do wyższej ligi, no bo myślę, że wtedy na trybunach byłoby jeszcze ciekawiej, zarówno na domowych meczach, jak i wyjazdowych. No ale co się odleczy, to nie ucieczę według mnie. I ta Lubiatowianka koniec końców, w końcu zamelduje się w tej wyższej lidze. Adam, bolesny cios przyjęła trzecia Iskra Jarzmielnice Zdrój, która przegrała w Wojciechowinie z faworytem aż 0-12. Rezerwy później pokonują trzecią Tatrę Krzeniów, a Huragan Nowa Wieś Złotoryjska wygrała w Sichowie aż 7-3. Czyli zgodnie tak, faworyci wygrywali. Faworyci wygrywają, na razie liderem rezerwy Kuźni Jawor. No i zobaczymy, no, jeśli gdzieś tam ta kadra szeroka pierwszego zespołu będzie i kilku tych młodych chłopaków też będzie dochodziło do zespołu rezerw, to niewykluczone, że dwójka Kuźni no, będzie gdzieś biła się do końca awans do A-klasy. Zgadza się. Komplet wyników z tej serii spotkań. Pominowa Wieś Grodzicka, Zjednoczeni Snowidza 1-1, Rataj Paszowice, Lubiatowianka Lubiatów 1-10, Tatra Krzeniów, Kuźnia 2, Jawor 1-3, LKS Chełmiec, Lechia Rokitnica 5-0, Platan Sichów, Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 3-7, Orzeł Wojcieszyn, Iskra Jarzmielnice Zdrój 12-0, ligowa stawka, Kuźnia 2, Jawor 15 oczek, Orzeł Wojcieszyn punktów 12, Lubiatowianka punktów 10 i Huragan Nowa Wieś Złotoryjska również 10 oczek, dół ligowej stawki, Rataj Paszowice 0, Sokół Sokołowiec 0 punktów. Adam, no nic nie pozostaje nam nic innego, jak podziękować za uwagę, pożegnać się z Państwem i zaprosić na ligowe spotkania, bo przytoczyliśmy kilka naprawdę ciekawych według nas meczy, między innymi Prowiczanka Orkan, czy w B-klasie Wiktoria Borek Sparta Przedmoście, KS Legnickie Pole z Iskrą Kochlice, no i jeszcze kilka innych naprawdę. Chrobry Dwa Głogów, tak? Odra Ścinawa z Górnik Złotoryja. Chociaż taka jest Szczegum. Jest naprawdę ogromna. A Chrobry chyba zapisem, jeżeli tak, ale w Jędrzychowicach. Ale w Jędrzychowicach. Ale dla zmotoryzowanych, co to za przeszkoda. Także tych emocji zapowiada nam się bardzo dużo. My sami zacieramy ręce, bo jak co weekend czekamy na te ligowe potyczki, a teraz będzie jeszcze dodatkowo na co. No tak, no teraz te zespoły, szczególnie z dołu tabeli, no będą miały coraz większą motywację, żeby w końcu zapunktować i będziemy wyczekiwać no, lepszych chwil, szczególnie w stosunku do naszych czwartoligowców. Zgadza się. Żegnając się z Państwem, dziękując za uwagę, pozdrawiamy, zapraszamy jeszcze raz na spotkania ze Studia Telewizji Regionalnej. Żegnamy się, Radosław Salamon. Rasada Michalik. Do zobaczenia. Do zobaczenia.